Cześć. Zaginiona 4-latka odnaleziona po 20 latach, co naprawdę stało się z dzieckiem. 20 lat później zaginiona w wieku 4 lat dziewczynka odnalazła swoich rodziców. W 1999 roku, 1 października, 4-letnia wówczas Julia jechała z ojcem kolejką elektryczną na sprzedaż ziemniaków. W drodze powrotnej jej ojciec zasnął, a kiedy obudzili go na dworcu, córki nie było. Julia mgliście pamięta, co się z nią działo. Mówi, że jedyne co przychodzi jej na myśl to mężczyzna i kobieta, z którymi była w pewnym momencie, a potem zabrali ją na dworzec i tam zostawili. Potem dziewczyna trafiła do rodziny zastępczej i dopiero po 20 latach jej wybrani krewni namierzyli ją w internecie. Biologiczna matka Julii powiedziała, że dziewczynka poprosiła, aby tego feralnego dnia poszła z ojcem sprzedawać ziemniaki. Oddalona była tylko o 3 stacje kolejowe. W drodze powrotnej w pociągu jej ojciec zasnął, a dziewczynka w tajemniczy sposób zniknęła. Ojciec Julii był lekko pijany, a także bardzo zmęczony, więc natychmiast zasnął. Kiedy obudzili go maszyniści na stacji końcowej, Julii nie było. Wkrótce rodzice zaginionej dziewczynki poszli na policję, wszędzie rozłożyli ulotki ze zdjęciem córki. Zrozpaczeni rodzice poszli nawet do wróżbitów i jeden z nich powiedział im, że ich córka jest zdrowa i jest z mężczyzną i kobietą. Ludzie szukali Julii przez 6 lat, ale poszukiwania prowadziły donikąd. Matka dziewczynki mówi, że wraz z mężem do ostatniej chwili wierzyli, że dziewczynka się odnajdzie. Ojciec Julii nienawidził siebie za to, że zasypiał i nie zajmował się córką, a matka nienawidziła siebie, że pozwoliła tak małej dziewczynce podróżować z mężem. Zaginione dziecko odnalazło się 20 lat później. Wcześniej Julia pamięta ją i kilku mężczyzn chodzących po dworcach kolejowych, proszących o pieniądze i uciekających przed policją. Na jednej ze stacji mężczyzna zostawił dziecko na peronie i kazał jej stać cicho. Pociąg zabrał towarzyszy dziewczyny, a ona sama została odkryta przez stróżów prawa. Na komisariacie dziewczyna pamiętała tylko, że jej ojciec ma na imię Witia, a matka Liuda. Rok jej urodzenia był błędny. Julia urodziła się 26 września 1995 roku, ale zapisano inną datę, 1 października roku 1996 roku. Dziewczynka trafiła do ośrodka dla dzieci, z którego miała zostać przeniesiona do domu dziecka. Znalazła się jednak para, która zgodziła się ją przygarnąć. Dziewczynka trafiła do rodziny, w której dorastało jeszcze 2 synów. Rodzice zastępczy dobrze traktowali dziewczynkę, nie robili jej krzywdy, nie wyróżniali własnych dzieci. Julia kształciła się na sprzedawcę towarów, potem postanowiła zostać farmaceutką. Pomimo tego, że dziewczynka czuła się dobrze i przytulnie w swojej rodzinie zastępczej, z pewnością chciała wiedzieć, kim są jej biologiczni rodzice i dlaczego ją porzucili. Julia pamiętała tylko, że zostawiono ją na dworcu. Wydawało jej się, że zrobili to jej rodzona matka i ojciec, a nie jacyś obcy ludzie. Wiele razy próbowała odnaleźć swoich rodziców krwi, ale bezskutecznie. W 2019 roku Julia poznała w internecie młodego człowieka, Ilię. Długo korespondowali, a dziewczyna postanowiła opowiedzieć swoją trudną historię życia. O dziwo, Ilia uważnie słuchała Julii, dowiedziała się, że prawie trafiła do sierocińca. Wtedy zaproponował pomoc. Przejrzał w internecie mnóstwo artykułów o zaginionych dzieciach i jakoś natrafił na historię o dziewczynce, która zaginęła w kolejce elektrycznej. Wszystko pasowało, łącznie z blizną na jej czole. Ilia i Julia dzwonili na te numery, choć istniały niewielkie szanse, że po 20 latach ktoś je odbierze. Los dał jednak dziewczynce szansę na spotkanie z rodzicami krwi i z niej skorzystała. W sierpniu młoda para pojechała na Białoruś, gdzie na posterunku policji spotkała się z biologicznymi rodzicami Julii. Białoruscy policjanci twierdzą, że nie wysłali do archiwum noty orientacyjnej i nadal drukowali w mediach informacje o zaginionej dziewczynie. Nikt nie wyobrażał sobie, że Julia trafi do innego kraju i że będzie mogła odnaleźć swoich rodziców przez internet. Poszukiwania potencjalnych porywaczy są bezużyteczne i tym samym sprawa zaginionej dziewczyny zostaje zamknięta. Po badaniu dna okazało się, że Julia to ta sama dziewczyna, która zaginęła w kolejce elektrycznej. Julia powiedziała dziennikarzom, że planuje odwiedzić rodziców krwi, ale nie zostanie u nich. Matka Julii, Ludmiła, mówi, że córka często ją woła, nazywając ją mamą, ale nie jest jeszcze w stanie użyć słowa ty. Obiecała, że przywiezie swoją 5-letnią córkę w odwiedziny do dziadków. Ludmiła mówi, że jej wnuczka jest kopią Julii, bo zaginęła w prawie tym samym wieku. Ludmiła rozmawiała z przybranymi rodzicami Julii, dziękując im za wychowanie dziewczynki, zapewnienie jej edukacji i dobre traktowanie. Kobieta przyznaje, że przez te wszystkie lata myślała, że jej córka została porwana przez cyganów, ale teraz jest o nią spokojna, bo jej dziewczynka żyła w dobrej rodzinie. To jest prawdziwa historia, przyjaciele.
Dzięki Bogu wszystko dobrze się skończyło i Julia wyrosła na dobrą dziewczynę, poznała swoich rodziców, a rodzice cieszą się z niej, nawet po 20 latach. Życzmy Julii miłości, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Rodzicom dobrego zdrowia i długiego życia. Co o tym sądzisz? Czy znasz jakieś podobne przypadki? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach pod filmem. Przyjaciele, wspierajcie mój młody kanał polubieniami i subskrypcjami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale, drodzy widzowie.